Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kurdyjskiej kampanii. Tak więc nasz władca jest obecnie typowym zarządcą i budowniczym fortuny. Tak więc na tym się skupiamy, na stabilizacji państwa, no i też na edukacji i rozwoju. W tej chwili właśnie podróżujemy na uniwerek. No i zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Na pewno mniejsze jakieś konflikty będą zbrojne, będziemy coś tam zdobywać, ale nie będzie to naszym priorytetem na pewno. Też przypomnę, że mamy dość kłopotliwą sytuację, ponieważ nie posiadamy ciągle syna. Ale nasz władca no niestety gustuje w mężczyznach, jest też cnotliwy, czyli z pewnością tu nie będzie przesadzał z liczbą konkubin czy też dodatkowych żon, tak więc w tym temacie może się okazać, że nasz braciszek z Syrii przejmie władzę po nas, zobaczymy. To jeszcze sprawa otwarta. No, a mówię, na razie podróżujemy na uniwerek, a potem zobaczymy. No i tutaj próbujemy stworzyć roszczenia. Mamy tu wasala na ziemiach, które powinny należeć do władcy, więc jak najbardziej będziemy chcieli go stamtąd wysiudać. No a potem kto wie, może tu takie właśnie o niewielkie terytoria przyjmiemy. Się to troszkę rozkręci, na razie mi to wolno idzie. No ale przynajmniej jesteśmy wreszcie na plus z pieniążkami, to jest ważne. Bo przypomnę, że na początku mimo naszego talentu jakoś tak to nie wyglądało. Te pieniądze nie wpływały. O, spiski. No, dwór królewski to i spiski. Czego się spodziewać? No, zmniejszyła się chyba jedność domu. No, trochę już ludzi z tytułami królewskimi mamy w państwie, nie powiem. A, i postawiliśmy świątynię na tych świeżo zdobytych ziemiach. To troszkę doinwestować. Dobra, bo tu jest kwestia uniwerku. Tu chyba postawię po prostu farmy. Tu więcej pieniędzy od miast. Artefaktów rozdawać ludziom znikąd nie będziemy. Co możemy sprawdzić a propos jedności rodu, jakie decyzje można by podjąć pozytywne. Czy tak tu? Dobra, spróbujmy w ten sposób, to powinno trochę pomóc, a tu tak. Większy przyrost, dobra, to może się przydać. To na pewno, no ale też jest to dość drogie.
O tak, no to na pewno szybszy development. Czuła się od matki scytyjskiego. Tutaj powinniśmy ją wychowywać, bo ona też się uczy w kwestiach zarządzania, czyli de facto w tym, czym nasz władca jest naprawdę dobry. A tutaj... Możemy się trochę zestresować. Raczej nie będziemy w to iść, żeby to jakieś problemy z heretyckim myśleniem. Po prostu będziemy chcieli się dowiedzieć jak najwięcej, nawet jeśli to trochę zestresuje. No niestety, wizyty na uniwersytecie często są stresujące tu dla władców. Arabskiego nauczymy się przy okazji, czemu nie? A na szczęście przybyliśmy tutaj w miarę niezestresowani, więc nie powinno być najgorzej. Nie będzie współczująca, ale stresuje nas to niedobrze. Nie cieszy mnie to, no ale cóż. Na pewno nie chcemy, żeby ktokolwiek był leniwy. Jakiejś tej znajomości na uniwersytecie. Jesteśmy niezłym dyplomatą, ale... Nie, skupmy się po prostu na nauce. Uzyskaliśmy roszczenia. Wow, nauka została to stresowuje, to rzadkość. Dostaliśmy jakąś książkę. Ryzykujemy. I myślę, że weźmiemy kogoś z nich. Dobra, wszystko jedno. I super. Czyli jesteśmy teraz mistrzem, jeżeli chodzi o pieniądze i złoto. Mamy też dużo bonusów do wiedzy. To mi się podoba. 25% więcej podatków wam będą płacić. Naprawdę dużo. I ta księga. Właśnie zobaczymy, jakie inne mamy. No, dwie kolejne inspiracje. Jest do walki. I ten do walki raczej odłożymy. Też i tak nie dużo daje. W sumie nie jest jakaś wspaniała, zwłaszcza, że w tej chwili średnio potrzebujemy limitu wasali, no bądźmy szczerzy. No dobra, i tutaj stworzyliśmy sobie roszczenia.
Dalej oczywiście nie chcę oddać tego tytułu. No i zaczniemy robić kolejne roszczenia. No nic. W tej sytuacji załatwimy to siłowo. Nie będziemy tolerować takiej sytuacji. Wezwiemy tylko wojska zawodowe. Tu nie sądzę, żeby były jakiekolwiek problemy. Tym bardziej, że mówię, no on nie ma powodu, żeby tego nie oddać. To będzie musiał się na to zgodzić. I tak, nikt mu nie poprze w tym buncie. Czyli niedługo, sorry, cały Azerbejdżan będzie nasz. No, troszkę dodatkowej pobożności. No dobra. Sobie dobre stosunki z jakimś dzieciakiem zbudowaliśmy. Nie wiem, czy to jest ważne, ale... Tak, lojalność zawsze się tutaj przyda, zwłaszcza, że nie ukrywajmy, że te kolekcjonowanie ziem trochę zraziło do nas ludzi. Lepsze zarządzanie na pewno chcemy. Zostawmy część sił, a reszta będzie tu zlikwidować wojska tego wasala. I tak, władca jest pracowity, więc na pewno będzie chciał jak najczęściej organizować spotkania. Zobaczymy, kto przylezie. Okej, nowy język, czyli taki symboliczny język kobiet. Jestem za. Wojownik z frontu przyjmiemy jak najbardziej. Okej, czyli ona by chciała, żeby jej syn został rycerzem. Dobra, niech zostanie. Jak ludzie chcą nam służyć, to nie widzę powodu, żeby im odmawiać. O, tu ktoś inny ich za nas skasuje. Nie no. Spokojnie, zrób to do końca, nie kombinujesz. O, i skończyliśmy promować kulturę. Czyli myślę, że skupimy się teraz na rozwoju developmentu w stolicy. No, co jeszcze możemy robić? Okej, ale to przecież jest chyba to samo co to? Nie wiem. Chyba tak, tylko inna osoba po prostu to może robić. A może można dwóch wysłać w jedno miejsce, żeby było szybciej? Może i tak to wygląda, nie wiem. Dobra, weźmy to szturmem. Trochę szkoda, bo to są elitarne jednostki, które tutaj giną. Powiedzmy, że dla żony. Dość mało skuteczny ten szturm był, nie powiem. Jeszcze musisz zapłacić dziadu za koszty, które nas wojna niosła. No i oczywiście pożegnasz się ze swoimi ziemiami. W sumie, jak zechcesz nam służyć, to możesz służyć.
pieniędzy, nie masz wpływów, nie masz. Muzułmanie nas atakują. Nie chcemy, żeby Arabowie to zdobyli. Zdecydowanie nie chcemy, chociaż nie wiem, czy jesteśmy w stanie to obronić. Na razie ma ogromną przewagę jako obrońcy, ale... A, bo wszyscy nasi dołączyli, to dobra. To powinno być ok. Ale chyba nasz władca sam nie poprowadzi sił. Nie. Stresuje, ale zaryzykujmy. No i oczywiście rycerz kopnął w kalendarz, kiedy jest najbardziej potrzebny. Tym razem, o, legendarna, to tarcza gdzieś tu na te miejsca. No dobra, kto dowodzi? A, ten nowy rycerz. Czy można mu kogoś znaleźć za żonę ciekawego? Też z dobrymi cechami, też genetycznymi. Może później, na razie to nie jest jakiś priorytet. Nie, nie, nasz władca raczej będzie unikał tej kwestii romantycznych. O, widzę muzułmanów. Nie tylko widzę, ale i dorwę. Pięknie. O, będziemy mieli przyjaciela. I super. Całkiem nieźle zwycięstwo jak na początek. Zdecydowanie się obronimy. Islam jest słaby, jednak my kontrolujemy to, co powinno być teoretycznie sercem islamu, a jest w naszych łapkach już. Więc się nie ma co dziwić, że sobie trochę islam nie radzi. No dobra, co by chciał? Raczej byśmy chyba woleli spisać temu powiedzieć niż ćwiczyć. To może mu oddać, bo mamy jeszcze drugą taką samą, z tego co pamiętam. O, i wyprodukował lepszą, to była dobra decyzja. A małe zwycięstwo, idziemy w głąb, a tu... Tak, ciut lepsza. Szafeczka.
No niestety nie są zbyt zdolni ci ludzie. No tu wierzę, że nasz sojusznik się ogarnie z tym sam. Nie musimy tam aż się fatygować. Tylko że on tu jak idiota to rozgrywa. No idźcie wy, naprawdę. I co, gdzie jest ten Hurmis, no? Czy dowodzi? To aż dziwne, że był dowódcą, a nie był rycerzem. Nawet ładne przedmioty nam ostatnio wpadają. Tą tarczę podmienię. O, to się w ogóle pozbędę. Tego też się pozbędę. Zdecydowanie lepsza. No dobra. No i tu trzeba obserwować. Dobra, wreszcie ich pobili. No to takie nie było wielkie zwycięstwo. Spróbujmy. Nie najgorzej, coś tam ugraliśmy. Naprawdę będziemy musieli coś zrobić sami? Nie, no mamy taką przewagę, że to musimy wygrać. Czyli skupiajmy się dalej na tym. Już wykrwawimy strasznie naszą armię przez to, że tutaj szturmujemy. Co? To nie jest idealne, co się tu dzieje. Możemy też tą armię podzielić, żeby się zregenerowała trochę. Nowy kanclerz. No dobra, damy go, chociaż jest nie z gułą. Niech przybywają nowi ludzie. Też sprawdźmy, czy tu jest wszystko ok. Na razie jest. Chociaż wolałbym mieć więcej. Excellent, a nie tylko good. I nasza córka. Dobra, ty ją wychowasz. Wydaje mi może bitwę, bo tutaj to bardzo opornie idzie na razie.
coś zajęli. Święte miejsca se pozajmowali. A nasze armie tutaj po prostu się szwendają i nic pożytecznego nie robią w tej chwili. Nie będę tutaj kombinował, tylko dlatego, że ktoś ma jakąś inną wizję. Na razie tą armię odwołam i zobaczę, co się wydarzy. No, liczę, że nasi to wygrają, ale nie wiem, jak nie będą w stanie, to będziemy musieli tutaj sami się ruszyć. To wszystko, nie wiem, czemu tylko stoi. Będzie skromna. Pomóżmy. Dobra, może się wreszcie ruszyli. Co prawda jakoś dziwnie, bo znów uderzą po czasie. Jeszcze stracili miasto. Czy oni chcą to przegrać? Chyba dadzą w końcu radę. Nawet nie jest tak tragicznie. To niepotrzebnie miasto stracili. Czy żona się dostała do niewoli? No dobra, wygrywamy i to bardzo zdecydowanie, tylko... to na papierze wygrywamy, o. Czas na rozbudowę. Po pierwsze tu sam Kurdystan. Tutaj to jest dzicz. Tu w Azerbejdżanie też sporo jest jeszcze rzeczy do wybudowania w tej chwili. I zobaczmy, czym byśmy się teraz zajęli. Wyższym developmentem czy heraldyką. Tu jest nam raczej średnio potrzebne. Powiedzmy, że tym. 9 lat, szybciutko. Co by nie mówić, nasz władca jest zdolny. Dobra, te berbeluchy to posprzedaję. Mi dosyć szybko zdobywają to. I kolejne roszczenia, chociaż póki mamy świętą wojnę, to nie wiem, czy bym chciał rozpętać te jakieś problemy, ale tak, dajmy mu troszkę pieniążków. I odbierzemy to tak, żeby cały Azerbejdżan był nasz. O. Postawmy właśnie. Czy mamy jakieś bonusy do świątyń? Nie, to nie w tej rozgrywce. Już trochę
Zapominam, w której to było. Postawimy miasto. Też nic tu specjalnie lepszego nie ma. Chyba pójdę w tą. Okej. Zyskamy. Wszystko się rozbudowało tak błyskawicznie. Tylko się cieszyć. Dobra, to też zbudujmy lepszego, jak już wszędzie budujemy. Nie bądźmy tacy dla tej prowincji. Bizancjum się pogrążyło w konflikcie. Dobra, chyba powołam siły, bo oni się po prostu guzdrają. My to możemy chyba szybciej zrobić. Albo i nie, 5 miesięcy to nie jest szybko. Kościół da pieniądze ubogim. Dobra, tu się wydaje, że nasza armia dosyć szybko się ogarnęła. Nie musimy czekać na wszystkich. To zdecydowanie wystarczy. Eleganckie zwycięstwo. Pięknie. A, bo jeszcze Mekkę okupują. Może warto byłoby odbić ją, tak żeby nie mieć już kary, żeby oni mieli karę za nieokupowanie niczego, a my nie mieli kary za to, że nie mam jednej prowincji. Świeżo zdobyte przed wroga, więc powinno pójść dobrze. I elegancko. Bardzo dobrze. Doczekali się wojny domowej. Którą raczej buntownicy wygrają i osadzą. W sumie bez różnicy. Innego przedstawiciela naszego rodu. To są wewnętrzne sprawy w rodzinie praktycznie.
ale nie mamy ciągle syna i raczej go mieć nie będziemy. Chociaż kto wie, no żona jest młoda, tylko mówię, nasz władca nie przypada za kobietami. Póki co zorganizujmy ucztę, uczcijmy zwycięstwo nad niewiernymi. I kogo zaprosimy? Może naszego przyjaciela, po prostu jako honorowego gościa. Pauzujmy, żeby jakoś to szło. O, właśnie, zaczynamy rozbudowywać się dalej. No i na chwilę obecną wszystko tu wygląda zacnie, bym powiedział. Tutaj wolno odkrywamy nowe rzeczy. Też mało dostaliśmy bonusów za wygranie tej wielkiej wojny, co by nie mówić. To jest jakieś rozruby u nas. Nie pytanie, czy nie opłacałoby się próbować wychować młodych w naszej kulturze. O. Przynajmniej by tych co potężniejszych wasali. Afgańczycy to są nasi. Z kim oni znowu walczą? Tutaj próbują ciągle to podbić i z tego co widzę z kiepskim skutkiem. Oj, trzeba było już skończyć, bo tak będziemy mieli rollbacka, no. A niestety 30 minut to jest taki bezpieczny odcinek. No dobra, póki co pozdrawiam i do zobaczenia.